Osoby, które mają cukrzycę i u których wykształcą się powikłania cukrzycowe, jak udowodniono niedawno, żyją nawet o 12 lat krócej, czyli to bardzo długo. Dlatego, że zwłaszcza powikłania sercowo-naczyniowe przyczyniają się niestety do zasadniczego skrócenia tej długości życia. Wiemy, że cukrzyca jest taką chorobą podstępną, która właściwie nie boli, ale sieje takie, powiedzmy, spustoszenie w organizmie, taki cichy zabójca. Więc jeżeli chory nie jest dostatecznie świadomy swojej choroby i troszeczkę zaniedbuje się w leczeniu, to niestety te powikłania prędzej czy później spotkają również jego. Trzeba po pierwsze być osobą świadomą swojej choroby. Edukacja cukrzycowa jest kluczowa, ponieważ tylko wyedukowany chory będzie mógł w odpowiedni sposób dbać o swoją chorobę. Bardzo ważnym jest oczywiście przestrzeganie zaleceń lekarskich, stosowanie leków tak, jak one są zalecone, w takich dawkach, o takich porach i tak dalej. No i zdrowy styl życia, czyli dbanie o odpowiednią dietę, aktywność fizyczną, zrezygnowanie z używek.